Masz 20 tysięcy do wydania. Możesz wyjechać na wymarzoną wycieczkę na Malediwy albo pożyczyć te pieniądze swojemu szwagrowi, który za 2 lata odda ci 25 tysięcy złotych. Co wybierasz? Relaks czy inwestycje? Inwestycja wygląda bardzo kusząco. Pożyczasz 20 tysięcy złotych, po 2 latach otrzymujesz od szwagra 25 tysięcy złotych, czyli o 25% więcej. Excel nie kłamie. Ta inwestycja się opłaca. Czy aby na pewno? Sprawdźmy jeszcze raz. W tym wyliczeniu zabrakło uwzględnienia faktu, że te 25 tysięcy złotych, które otrzymamy za 2 lata, będzie mniej warte niż 25 tysięcy złotych z tego roku. A wszystko przez inflację. Jak to obliczyć? Ustalamy średnią inflację, która będzie w przeciągu tych 2 lat. Na ten moment możemy przyjąć, że będzie to 13%. Kwotę otrzymanych po 2 latach pieniędzy dzielimy przez 1 plus wskaźnik inflacji. W potędze dajemy ilość lat, po których otrzymamy zwrot. Klikamy Enter i okazuje się, że te 25 tysięcy złotych, które otrzymamy po 2 latach, będzie mniej warte niż te 20 tysięcy złotych, które obecnie mamy w kieszeni. A to oznacza, że za te pieniądze, które otrzymamy za 2 lata, owszem, będziemy mogli pojechać na wycieczkę na Malediwy, ale będzie to niższy standard niż ta wycieczka, na którą możemy pojechać już dzisiaj. I w ten oto sposób poznaliśmy, czym jest dyskontowanie. Co ja bym zrobił, gdybym miał dwie takie opcje? To wszystko zależy od mojego celu. Gdybym faktycznie marzył o tych Malediwach, to wybrałbym te Malediwy i korzystał z tego w 100%. Natomiast jeżeli by tak nie było, to wybrałbym opcję inwestycji. Dzięki temu przynajmniej częściowo ochroniłbym te pieniądze, które mam na koncie, przed inflacją. Warto w swoich inwestycjach długoterminowych uwzględniać spadek wartości pieniądza w czasie. Kupując na przykład mieszkanie za 250 tysięcy złotych, które po 15 latach będziemy chcieli sprzedać za na przykład 350 tysięcy złotych, to przyjmując średnioroczną inflację na poziomie 4%, wartość tej nieruchomości w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze będzie mniejsza niż 200 tysięcy złotych. A to oznacza, że inwestując w nieruchomości trzeba mieć dobry plan. Jednak ten temat będę poruszał w innych filmach. Kalkulator, z którego korzystałem w tym filmie, możesz pobrać klikając link na dole, który znajduje się w opisie tego filmu. Jeżeli podoba Ci się tematyka tego kanału, to zachęcam Cię do zasubskrybowania. Dzięki temu będziesz miał pewność, że żaden film Ci nie umknie.